od tłumów turystów, saliny Tamarin oferują spektakl co najmniej zdumiewający. Woda sprowadzana bezpośrednio z morza przechodzi z jednego basenu do drugiego i powoli paruje, pozostawiając kryształy soli, tak zwaną fleur de sel. Po ponad 200 latach działalności saliny częściowo zamknęły swoje drzwi w grudniu 2015 roku. Od tego czasu większość basenów, w których sól powoli dojrzewała na czarnych kamieniach lawy, pozostaje rozpaczliwie pustych. A przecież do niedawna były jednym z głównych źródeł tego surowca. Ze stopami zatopionymi w piekącej soli, ostatnie pracownice skrobią, zamiatają, piętrzą i układają w kopce. Wreszcie transportują białe złoto w wiklinowych koszach. Wykonują te same gesty od wielu pokoleń. Znajome postacie zachodniego wybrzeża, ubrane w tradycyjne niebieskie spódnice i szerokie kapelusze, by chronić twarz przed palącym słońcem, były codziennym obrazem tego regionu. Chociaż wynik tego projektu pozostaje na razie niepewny, rząd obiecał, że około 30% obszaru salin zostanie utrzymanych w obecnej postaci. Jesteśmy tu daleko od szlaków turystycznych. Warto jednak zajrzeć i się zadumać.